A może coś takiego, no. Zobaczymy, czy tam ktoś poleci. Go. Dzisiaj od rana mi po głowie chodzi taki smak. I sobie go kupię. I sobie na wieczór kupię piwo, sobie zimne wypiję. I kupię sobie oscypka. O. To znaczy, prawdziwego oscypka u mnie na Śląsku za bardzo nie kupię, ale jest taki... jadę do centrum handlowego, gdzie babka tam takie regionalne takie wędliny i tak dalej. I tam może mają taki lepszy choćby ten ala oscypek, to sobie kupię. Ale mam smaka takiego oscypka, sobie tak zjeść takiego... Dobra, no. Nie głupi pomysł ci powiem, chociaż ja bym szprotek zjadł. Ja to uwielbiam szprotki. A ja zaś za szprotkami nie bardzo, za szprotkami to tak nie. Ale lubię na przykład śledzia czy makrele, kiedyś dużo tego jadłem. Wędzoną taką czy? Wędzoną świeżą taką. Taką myślisz, jak się rozpływa się, wiesz, w rękach, jak im tak Albo w pomidorach lubię taką z puszki też. Puszkowane też są spoko. Ale kurde, no w sumie smaka na oscypko mi zrobiłeś. Panu, kurde, może takiego sobie grillu. Żurawinką, ale nie mam żurawinki. A wiecie co? Ja z powodu dwóch oscypków nie kupię całego słoika żurawiny, bo mi to będzie stało. Ja tego nie wykorzystam w ogóle. I to jest najgorsze, bo jak kupię ten słoik żurawiny, to potem będę mówił, kurde, zmarnuję się, to będę dokupywał oscypków, no. Zbankrutujesz na pewno. No i kurde, to jest błędne koło. Dobra, ja już tu M16 mam. Ja mam UMP tylko póki co. My tu mamy UMP. Jakiej karty używasz na dwa kompy? Avermedia? Tak, Avermedia. A co planujesz kupować? Coś już składać? Nie, bo teraz za niedługo mi karta przyjdzie, ale nie Avermedia, tylko. Elgato. A już miałem od dawna jakoś. HS ma to samo, miał to samo. Strasznie był zawiedziony tą kartą. No to go do strefy. Dobra. Tu. Ale bo HS miał starą jakąś. Nie, to samo co ja mam, no. Extreme Cupu 3, ono tam kurde 6700. Ale to jest Avermedia. Tak, Avermedia. A ona przejmuje Full HD w 60 FPS-ach? Tak. Bo ja miałem tą pierwszą wersję w ogóle i ona miała Full HD owszem, ale tylko w 30 FPS-ach. Jest 60. Problemy. Ale po co, do czego ci ta karta? Masz konsolę czy... Zapomniałem. To. Wiesz co, będzie mi w przyszłości do konsoli, bo planuję w tym roku jeszcze kupić konsolę, ale bardziej na razie mi jest potrzebna do podłączenia, bo chcę w kuchni robić w końcu streamy, wiesz, z gotowania, a chcę podłączyć niezwykłą kamerkę, tylko na HDMI chcę podłączyć taką, no, kamerę taką, wiesz, handycama jakiegoś albo GoPro. I do tego się nie da zrobić bez karty do przechwytywania, więc... Tak już, a właśnie, mówisz, że GoPro tylko przez ten, przez taką Avermedię czy coś? No GoPro tak, ale no musi być pod Avermedię podpięte, no. Co ty gadasz? To wtedy możesz jako kamerkę internetową albo... Się zastanawiałem właśnie ostatnio, jak to robią ludzie, nie? Że używają takiej kamery. Możesz nawet cyfrów, nawet możesz kurde lustrzankę podpiąć, że ona ci wybuchnie, jak będziesz długo streamował. A graba nie streamuje za pomocą jakiegoś tam... Graba, wiesz co, on krótkie filmy na... Nie, on ma aparat, tak? On jakiś aparat ma, ale to nie jest lustrzanka, bo lustrzanka to by ci się chyba przegrzała po prostu, by ci się wyłączała. A jeżeli to jest kompaktowy taki aparat i ma taką opcję, bo on musi mieć opcję tak jakby... Posłania. Pracy, ja nie wiem jak to nazwać, takiej pracy ciągłej, w sensie na podglądzie, o, na podglądzie, rozumiem, nie? Rozumiem. Trzeba pod drzewo gdzieś się skitrać, bo to zaraz będzie bomby lecieć. Chociaż nie, jesteśmy na końcu strefy. Dolecimy zaraz. No. Bo ja tak się zastanawiałem, chciałem tego w ogóle. Plan miałem kupić sobie jakąś sportową kamerkę i generalnie z samochodu na przykład streamować albo z roweru. Wiesz, ja już streamowałem z samochodu za pomocą tabletu. Ale nie możesz ani z samochodu, ani z roweru streamować na Twitchu. Czemu? No bo jest zakaz, ściągną ci kanał na jeden dzień. No ty gadasz, już streamowałem trzy razy i byłem na górze. Nie możesz, kicu, ale to ci mówię, naprawdę nie rób tego. Poważnie? Bo nie możesz na deskorolce nawet jechać, serio ci mówię. No wczoraj mam koleś miał 4000 widzów, jechał na deskorolce, no kuźwa. Nie możesz na rowerze nawet streamować. No to... No mówię ci jakie są zasady, no bo go widocznie nikt nie reportował, albo nie przyszedł nikt, to ten.
Wszystko się wzięło od tego, że zaczęło się z Pokemonami, że ludzie chodzili, kuźwa, jeździli autami, na rowerach zbierali i ludzie zaczynali wpadać, kuźwa, pod auta, ktoś ich rabował albo na rowerze się wypierdalali. I, no ale... i nie można nic takiego robić, co mogłoby spowodować, że jakiś wypadek, nie? A w czym problem? Nawet jeżeli jesteś pasażerem, no. Nawet jeżeli jesteś pasażerem samochodu, to też nie możesz na Twitchu. No co ty gadasz, to już jest przesada. No tak, mówię serio. I dlatego jak ja bym miał robić, to będę to na YouTubie robił albo na Facebooku takie mobilne. No na Facebooku spoko, no ale kurde, przecież kpina. Ale trzy razy mówię, już robiłem i to nie krótkie, bo wyjeżdżaliśmy. Ja też, ale ja też kiedyś robiłem, ale to było jakiś czas temu, ale kiedy ty to ostatni raz zrobiłeś? Tydzień temu? A, no to... No mówię ci... To ja cię zgłaszam. Streamowałem przez 3 godziny, wyjeżdżaliśmy z Krakowa na długi weekend. Ale nie no, ale gdzie to robiłeś? Z auta? Tak, z auta była kamerka. Aha. Na mnie i na pannę skierowana. No dobra. Tylko, że ja nie no czytałem dobra, czatu, jak jechałem, panna czytała czat, a ja... Dobra. No. I bez problemu, ja nie wiem. Wczoraj gościa widziałem w nocy, jak jechał na Skorolce, 4000 widzów. Bo to jest takie prawo martwe, w sensie, że oni tak gadają, żeby to nie robić, ale ja nie wiem, czy to tak ścigają. Mhm. W sensie, tam jest taka sprawa, że jest taki znany, taki nie wiem, jak oni się nazywają, ale oni generalnie mieszkają chyba w Korei. I oni sobie chodzą i to ich streamy są generalnie z IRL, czyli sobie po prostu chodzą do sklepów, tak, w mieście i... Tak, widziałem takich, no. No i tam jest taka, to oczywiście można robić. Ale ten, na przykład oni streamują też jak wchodzą do metra, do pociągu, no. I wiesz, i tego nie wolno już robić, nie? Niby, ale i dlatego tam jest taka beka, że jak wchodzisz do taksówki, albo nie wiem, oni się przemieszczają samochodem, to po prostu jak wchodzą, to tak na siebie kadr mają, nie? Że, no ale on nie jest w samochodzie, on nie jedzie, no tak, wcale, nie? A takie bawienie się w kotka myszkę. Tu granaty jakieś... Ciekaw jestem. No nie, mówię, 3 razy streamowałem, już jakoś nie było większego problemu. Nie wiem, może i faktycznie masz rację. W sumie nie czytałem zasad, no ale to jest... Nie no stary, na YouTubie i na Facebooku to wszystko można robić. Bo, no dosłownie stary. Chociaż ostatnio... w ogóle coś śmieszne, ja wam podam prosty przykład. Na YouTubie ostatnio była taka bardzo mocna afera, bo zaczęły być banowane kanały czy materiały usuwane z różnymi treściami. I tu nie chodzi, że tam pornograficzne, no. Ale podchodzące pod jakąś erotykę. Poważnie? Albo treści, które gdzieś tam jakąś przemoc wyzwalają, czy tam słowną, nie? Mhm. I słuchaj, sytuacja jest bardzo prosta. Ci se streamują tam patolka, rozwalają, wszystko robią, no, nie? No, no. A wyobraź, i oni to mogą robić. A wyobraź sobie sytuację, że jest taki kanał nowy od Abstrahui, ten taki dla pieniędzy oni zrobili, nie? No. I ten taki mulat to prowadzi. I tam był odcinek o branży porno, czyli tam było porno versus YouTube, tak się nazywał tytuł. Odcinek. I wzięli sobie, słuchaj, takie statystki dwie, które były w takiej erotycznej bieliźnie, w sensie... Normalnie były po prostu w bieliźnie, nie? Tam miały uda odsłonięte, tam miały dekolt i tak dalej, ale no były ubrane, tam nic im nie wyskakiwało. No i kuźwa, im ściągnęli film, który w jeden dzień tam chyba milion wyświetleń zrobił. Co opowiadasz? Nie? No, bo tam była golizna. A na YouTubie są filmy z przemocą, gdzie ludzie w ogóle też gołe baby całkowicie tak, tak, są. Tak, i tego nic z tym nie robią, no. Kupa, Tomasz, chcesz czwórkę, celownik? Mam. Mam zwykły kolimator, a ty jaki mi chcesz dać? Nie wiem, no czwórkę. To taki hamulec. To ja bym chętnie wziął. Dobra. Ja mam tylko UMP póki tylko co. Tylko my mamy, ja mam 30 pocisków, lecimy w dół nadal. Okay. No to jest skrajna głupota już też, to takie te... No niestety tak pojawi jest. Się kurde udo już ban, nie? Znaczy to stulejarze robią, którzy wiedzą, że mogą reportować i o. A tu wiesz, a YouTube to musi zdjąć. Tak, a najlepsze, że wiesz co to robią za osoby? To robią pierwsze te osoby, które się napatrzą. Jeszcze się, kurde, samo zadowolą przy tym, a potem, tego tak nie wolno zostawić i to reportują. Zadowolony stulejarz. Dobra, chodźmy naprzeciwko tutaj. Kurde, tam było już lutowane. No. To nie. To biegnijmy w kierunku. Wiesz co, najlepiej było jakbyśmy motorówę znaleźli przy brzegu. Gdzie to strefa? Aha, no. Bo mi się nie widzi biec przez most. Ale swoją drogą, jeszcze wracając do tematu. A jak to jest? Przecież Twitch ostatnio banował strasznie za dekolty, a dalej z baby z cycami na wierzchu siedzą. To musisz iść Asterka spytać. Przecież kurwa,
Pozdrawiam Wojtka. Nie, bo Wojtek, znaczy... Ja nie mówię o Wojtku, co ma do tego Wojtek. Myślę, nie myślałem, że polskie streamerki. Nie, w ogóle. Bo Wojtek ma słabość do dziewczyn streamerek. A nie, on im trochę pozwala. Ja nie mam nic przeciwko, nie wiem, w ogóle. No. Tylko, że po prostu miało być to... Nie, jest tak. Karane, nie. Ja, niektóre streamy opierają się na tym, że baba siedzi i gada z czatem i ma dekolt taki, no, że nie wiem, czy zaraz mam do niej zadzwonić i mi przyjedzie. Kurde, nie wiem. Czy ona jest na telefon, czy co? No nie, no są, ja wiem, o co ci chodzi. To tam nie przeszkadza, znaczy, póki mi, no... Coś to nie wpływa na moje życie, to mi to nie przeszkadza, bo to o niej świadczy tylko i wyłącznie, ale no... Tak się zarzekali, to jest taki banować. Zakazany owoc, bo patrz... Są dostępne strony dla dorosłych. Wpiszę sobie jakąś tam XXX, wyskakuje wam goła baba za darmo w internecie, ale... Ale to jest zbyt proste. No, a tu... Czekaj, gdzie? Tu kiedyś? No. Tak, byłem. Ej, tam drop na wodzie, patrz! Kurwa, jakby tam motorówkę znaleźć. Ty, jest motorówka po prawej, płyniemy po tym drop, co? Dobra. Dawaj, stary. Dlaczego to kuś? Bo to jest taki zakazany owoc, że każdy wie, że nie można tam szczuć cycem, nie? Kolokwialnie mówiąc. I jeszcze to, że jest interakcja, że coś jej napiszesz, wyślesz do Nate'a i ona to przeczyta i że to jest prawdziwa kobieta z krwi i kości i ona rozebrana prawie siedzi i że ty możesz z nią pogadać. I wiesz, i siedzą i ich to podnieca, no. Ej, to jest, kurwa, to jest nasza ta, to jest nasz drop. Nie wiem. Ja go biorę. Bierz. Ludzie lubią życie na krawędzi. Stary, ja myślałem, że tu już woda jest, a tu był piasek jeszcze. Dobra, ja będę jechał. Dobra, go drop. Spoko, strefie będzie. Lepiej by było jakbyś... ja poczekam. Nie, chodzi o to, że na motorówce, żebyś siedział z tyłu tam na kontrol 3-4, bo jak siedzisz na mojej linii, to masz ograniczone trochę pole strzału. Dobra, zasłonimy się jakoś od lądu motorową. Ja tu wskoczę. Aha, wiesz co jest? Może być. Co, strzela ktoś? Nie. Dobra. M24, no nie jest też. To super jak coś, ale to mówią, że to lepsze od kara, no. No to zobaczmy, ja tak już strzelałem tym i nie potrafię tego tak jednoznacznie określić. Dobra, ja bym od razu sobie płynął tam. Tylko nie mam celownika żadnego. A nie, mam tą czwóreczkę twoją, dobra, super. No, ja mam tylko UMP, zaraz coś znajdę już. My musimy więcej rzeczy znaleźć, my nic prawie nie mamy. Też u ciebie tak grzeje? Czy u mnie grzeje? Wiesz co, nie, bo u mnie jest tak, że zbiera się na burze i mają podobno być przez 1-2 dni burze teraz. Aha. Kurde, za głośno mam grę. Gadać z gołą babą? Po co? No właśnie, w sumie. Goła baba jest po to, żeby była goła, a nie żeby z nią gadać. No to będzie zaraz kolorowo tutaj. Wiesz co, jadę na maksa, na tą skałkę na wprost dobra, tutaj. Dobra. Bo jest tutaj, jak wysiądziemy, będzie lipa. A chociaż te domki można by próbować? Dobra, spróbujmy. Daniula, wygrałeś solo, no to gratki, a co to 9 zabójstw? Spróbuj bez zabójstw wygrać. A nie. W życiu solówki jeszcze nie wygrałem. Ale kiedyś nadejdzie ten dzień. Nie, solóweczki to jest spoko do wygrania. Znaczy w solówkach większość wygranych, które robiłem... Goście po prawej, to... goście po prawej, tutaj zaraz na blisko już tego domu. Widzę. Strzelam. Dostał. Padnie. Powaliłeś? No, padł. Padł całkowicie, dobra, no. Zajebiście. To był chyba jeden w takim razie. Tak. To był jeden.
dobiegniem. To mnie nie spodziewałem się, że go z tego umpy trafię, bez celownika. Bez celownika z umpa? A ja go strzeliłem i wystarczyło go dobić właśnie i... To jest problem, że czasami... Człowiek nie zdąży dobić. Ile zabrałem, sorry. Nie, no gdzie tam, panie kill? Tam akurat mam to w dupie. Te kille. To coś znajdę. Tutaj jest M16, amunicji trochę... Już idę. Znaczy... Co? Bierzesz coś? Są dodatki, jest kamizelka. Wziąłem trochę amunicji, wyrzucę ci tutaj... Nie wiem, tyle ci wyrzucę. Weź sobie tutaj coś. Dobra, znaczy zaraz. Mówię o tego gościa, co coś mi go zabili. Aha, dobra. Dobra, ja wezmę drugą stodołę. Zaraz tam idę do niego. Czyli co, nie lutowane stodoły? No nie, 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 niby nie. Do tego gościa. No i dobrze. Ja ci dam więcej amunicji i dodatki, bo mam dobrze 16. Luz. W moim jest hełm dwójka, rozumiesz? Mhm. Skar, możesz wymienić na skara sobie M16. Dodatki są jakieś do tego skara tu. A tu jest amunicja, dobra. Trochę jest faktycznie. Kałach jest, o, dobra. Tylko ammo by mi się przydało w sumie. Do czego? To ja ci dam. 5-5-6. No to mam, tylko na górę wbijaj. Albo nie na górę, przepraszam. Pierw tu na dół. Tutaj sobie pozbieraj, tu masz plecak większy, jak nie mam, masz. Mam, dzięki. Teraz tak, tutaj masz skara, tu. Nie wiem, czy ty chcesz skara bardziej? Nie, 16. Dobra, no to ci daję tak, to ci dam. To jest... Aha, bo ty nie chcesz tego chwytu, bo nie potrzebujesz. Mm. Już ci daję tej amunicji. Jedzie coś. Ammo tylko daj mi, dobra, dzięki. Pojechało coś. Dobra, to idę dalej. Dobra, to zlutujmy jeszcze te dwa budynki. Siema, Abu, witam wszystkich. Cześć. Mam nadzieję, że wam dobrze mija dzień. Mi tak nawet. Tak nawet dobrze. Słuchajcie, dzisiaj jest taka akcja, będziemy streamować do 17 z góry. Znaczy, zawsze streamowałem tak po prostu, aż mówię dość. Uuu, ósemka tu jest, jakbyś chciał. To biorę. Idę zaraz. Albo weź ją, dobra, co? Dobra. Ja mi przekażesz. Chodzi o to, że dzisiaj po prostu od kilku dni Patty narzuciła mi, że tak powiem, jak to się mówi, nie limity, chodzi o to, że od... faktycznie ech, lepiej jak z góry wie... nie, jak z góry wiem w sumie, że coś jest, na przykład mówiliśmy, że o 18 gdzieś tam jedziemy, nie, do sklepu czy coś, no to dobra, no to już sobie ustalę, że do 17. Z jednej strony to jest dobre, bo ja czasami potrafiłem streamować bez opamiętania. A co to jest? Magazynek powiększony, a to jest powiększona ładownica. 23 pojemność, a to jest 17 pojemność. Jak minie. Nie, pantofel to się nazywa. Kurde, to się nazywa po prostu... Nie miałem umiaru. Teraz już tak powoli. Teraz mam, wiesz, pretekst i organizuję sobie czas po prostu, tak. Poza streamem. Wiem, rygor, co się tam. Dlatego ja chociażby, też dlatego ja chociażby, wiesz, do 15 mniej więcej, bo później po pannę jadę do pracy. Co by się nie błąkała w upał? Nie, no ja wam powiem, ja streamowałem po 10 godzin dziennie, do tego potem jeszcze 3 godziny na YouTubie robiłem filmy. I kuźwa, no to ile to jest? No 14 godzin dziennie, ludzie, no to kuźwa, to idzie się przewrócić. Gdzie ta ósemka? A, już ci daję. To ci dam czwórkę. No daj. To ci czwórkę daję. Dobra, dzięki. Mam jeszcze hamulec do PM-a, mam, to nie mam, chcesz, mam, dobra. Mam. No to, znaczy w sumie można iść, a można nie iść. Można poczekać. Zrzut tylko... po lewo jest. Poda. O, pojechałem. Czekaj, jedzie coś? Dobra, ty, czekaj, podjąłem. Strzelasz do nich? No strzeliłem, nie wiem po co w sumie. Bez sensu. Chodź tam, lecimy. Mówisz? Dobra. I tak tam jest środek strefy, no. Dobra.
Siema, Lujus. A, chyba ty. Siema, Luju. No, strzelają się właśnie tam. A ty masz hamtera? Czekaj. Tak się coś ciekawo się zapytałem. No ja chyba mam. Chyba kupiłem? Coś mi się... Nie jestem pewien teraz, wiesz? Czekaj. Patrzę, skąd strzelają, bo mi się tak wydawało, jakby z tych skałek po lewej stronie. Oni mogą być nieźle przyczajeni. Ale bardziej to strzały już są takie bezpośrednio przy zrzucie. No, to można było się wybrać kiedyś na polowanie, jeżeli w ogóle no, korzystałeś możemy zrobić z tego. Takie, tak. Grałeś? Nie, korzystałem. Wiesz co, grałem w tamtego Huntera, który był darmowy i ja się wkurzałem, bo nic nie miałem tam, nie, trzeba było płacić. No. Dzięki Janusz za 30 bitów, pozdrawiam. A to trzeba cierpliwości do tej gry dużo. Kurde, 5 zł Dariusz dzień wysłał. Dobry. No to za to... Piątakiem. Dzięki kierowniku za piątaczka. Poratował mnie piątakiem. To na piwo i tego. Tu jest samochód. Tu ewidentnie ktoś musi być. Kurwa. O kuźwa, właśnie. O. Dobra. Na wprost. No, gdzieś, dobra. Na wprost. Na SW 240, gdzieś tam. No. Dostałeś? Tak, dostałem, ale... Bo ja proponuję, dobra, wycofaj się tak, żeby być ten, drzewem, za tą górką. Wiem. Nie, tu, wycofaj się. No. Iś tam na 240 tak strzelaj, mniej więcej. No tu jak, o, za skałki. Nergola sobie wezmę. Nawalają z SKS-a. No. Ja zobaczę domki. Czekaj, z prawej strony coś. Ty, czekaj. Stamtąd. Z Sosnówki. Ze skałek też mówię ci, ktoś strzelał do mnie. Tam ewidentnie. Skałki skałkami. Ale z N15, dobra. Podlecz się po prostu. Leczę już. Kurde, no i są w tych skałkach skampieni. No, nie widzę. Nie ciula tam ktoś. Nie, od Sosnówki po prostu strzela ktoś. Chyba się położy i się szczaje. Kiecu, ty też. Mhm. A powiedz mi, ty jesteś z Krakowa, nie? No. Jest, widzę gościa na 240 SW do mnie. Na browarka. Jest na końcu tej po lewej skale były dłużej. Skala, dzięki wielkie zabicy, czekaj. Położył się. Ale, a nie za drzewem? Nie, on jest, znaczy nie wiem swojej dzięki perspektywy, wszystko, ale dzięki. On jest tam przy tej dużej skale takiej na lewo. Tam widziałem go, o, widzę, czekaj. Ja widzę, jak łepek wychyla. On będzie szedł do mnie. Chyba. To ja go ustrzelę, spoko. Patrz tam na prawo, może będą tutaj pilnować. No wiem, patrzę, bo będą biec pewnie. No kuźwa jest ten koleś. Nawalają się od Sosnówki, tam giną szybko. O, słyszę strzela. Jest tutaj za tą skałą obok mnie. Idę tam po niego. Nie, no czekaj! No czekam, dobra. Ja bym chciał go widzieć, bo ja go ściągnę ci. On jest po lewej stronie mojej. Ja leżę na wprost, się patrzę na W. On po mojej lewej jest, za skałą. Ale ta taka od razu teraz przy... obok mnie, on przeszedł. On jest teraz obok mnie. A serio? No.
Widzę go, kładzie, leży. Mogę go zastrzelić, jak... Dobra. Tu. No to dawaj, to ciulej. Dostał. Ktoś jeszcze z dołu strzela. Ktoś nam spod spodu strzela. No. Kicu, do ciebie. Nie do mnie. Kicu, tak, tu pod nami tak, jest ale ktoś. Nie do mnie. Jest, widzę, płynie, dobra, mam go. Czekaj. Płynie? No. Kurde, on jest w wodzie. Na brzeg? No, gdzie on jest? Jest tutaj na E, obok mnie, zaraz pode mną praktycznie. On właśnie... A, płynie dalej, jest pod tobą już. Jest pod wodą, nie ustrzelimy go stąd. Czyli to jest jego plan, tak? Pozostanie w wodzie. I on jest sam, bo jednego gościa tutaj od niego zabiłem. Idzie na twoją stronę. O kurwa! Żyjesz? Wypłynął. Co on robi? To ty rzuciłeś? Tak. Ładnie. Zginęli. Ładnie. We dwóch? No. Ma, a bo tam jest dwóch. Dobra, zginęli. Ładnie. To jednak dwóch było. Tak. Ładnie. No nie, zły. Dobra, musimy iść. A ja muszę podskoczyć, czekaj. Stary, bo ja muszę tam wejść. Nie, ja muszę... Kurwa! Łodzią płynął. Obok mnie. Łodzią? No, jeden koleś. Dobra. Popłynął do ciebie, w swoją stronę, tam brzegiem. Ty walczysz? Zabity. Ładnie. Zabity. Ładnie, biegnę ładnie do góry. Dawaj. Już jestem przy skałkach. Stary, ale ja muszę zjeść ten. Ja muszę zjeść bandaż, wiesz? Dawaj. Może zdążę. Kurwa, wlazłem. Sorry, ale wlazłem w jakieś. Ciulstwo, co to jest? Kicu? Ja minimalnie nie zdążyłem. Minimalnie. Ja dam radę. Dobra, idę do ciebie. O kuźwa, a może nie pójdę do ciebie? Czekaj. Idę. Nie, to nie ma co się tutaj bawić w takie te... Kurde. Ja może dobiegnę do ciebie, nie wiem, że mnie nikt nie zobaczy. A skąd to? Oni wiedzą, że będę pod ciebie podchodził. To jest tak, że ja mogę dojść, ale to... Raz zaryzykuję. Trudno. Tu w cieniu najwyżej, za krzakiem. Dobra, zaryzykuję. Najwyżej, no. No ja ci nie kazałem, jak coś. No dobra, spoko. Ryzykujemy. Masz czym ten się leczyć? Tak, uleczę się i spadamy. A samochód? Dobra, leczę się. 19 sekund. Wiem. I wciągnę jeszcze lek. Przed nami goście tam na daleko. Samochód wciągam na skałkach. Wciągam lek i go. O kuźwa, teraz ja zaraz spadnę. Uważaj. Gdzie, skąd? Ze skał na wprost, nie biegnij tam. Na wprost, na EW, na W goście są. No dobra, panie. Ale co, to nie jest tak, Kicu, chodź kurna, tutaj, ile ja mogę... Chodź na lewo. Kicu, nie mogę! Nie mogę na lewo! No dobra, ja już padłem. No, nie widziałem gdzie, stary. No, ja nawet ich nie widziałem, mieli tłumiki. Byłe to miejsce. Nieźle. To co, jeszcze jeden? Dawaj jeszcze.